pakujemy właśnie się, ponieważ my przeprowadzamy się do innego hotelu. Daria niestety dzisiaj wyjeżdża i oby troje, tak, to jest specjalnie błąd, oby troje. Mamy tak zniszczone głosy już, bo codziennie dyskoteka, gdzie śpiewamy i w ogóle. I przeziębiliśmy się i teraz wszyscy naprawdę leżeliśmy w tym łóżku, w wielkim łóżku. I kasłaliśmy. Kasłaliśmy. Spakowaliśmy się i teraz idziemy na zewnątrz, pożegnać się z obozowiczami. Boże, męczą mnie, ja chcę iść spać. A one stoją nade mną. Kocyk małki się może. Idę, mam kocyk małki. Idziemy z obozowiczkami ostatni raz na plażę, ponieważ za chwilę wyjeżdżają. My jeszcze z Jurką jeden dzień, bo tutaj polansujemy się. Mieliśmy sesję zdjęciową, potem pokażę wam takie zdjęcia różne, wyszły naprawdę spoko, więc więcej jest na Kospertimie, więc zapraszam na Kospertima. A one zamiast to robić na drogę, to wpieprzają teraz. Oskarżasz mnie o coś? Mhm. Boże, z Gredek jest wolny, dostałem kawałek kanapki z masłem. Dobra. Dzięki. Robisz najlepsze kawałki bagietki z masłem. Kosper właśnie siedzi i odpowiada, jak maszynka. Na wasze wiadomości. Na fanpage'u właśnie piszecie do mnie i odpowiadam i staram się każdemu odpisać. Jestem mega spocony, ale jesteśmy już w hotelu Copacabana. Tak wygląda nasz dzisiejszy pokój. I Julka. Naprawdę jestem cały czerwony. W ogóle zobaczcie na balkon. Tak to wygląda, moi drodzy. Z balkonu mam wyjście na jakiś daszek. A tam dalej chyba jest woda. Zobaczmy to. Potrzymaj na chwilę. Ej, właśnie my możemy to sobie chodzić, to jest fajne. Nie wiem, czy możemy? No jak nie możemy, jak już wody są. A, czarowe w sumie. Zobaczymy, jak to wygląda tutaj. Jest basen, zobaczcie. Idziemy wytestować jedzenie, w ogóle zobaczcie, jak tutaj ładnie jest. Naprawdę fajny hotel, podoba mi się, nawet może jest lepszy niż ten wcześniejszy, ten Palm Beach. Zobaczymy, jaka będzie porcja jedzenia i czy będzie coś dobrego. Jesteśmy strasznie głodni. Ogólnie dzisiaj tylko jedliśmy obiad, to taki makaron, taki little. Jak zwykle. No. Nic innego się tutaj nie dało jeść, ale może to chyba będzie lepsze jedzenie. Może się uda, bo jak pływaliśmy w basenie, to czułem taki zapach takiego czosnku. To było tak pyszne. Szczerze, mam mieszane uczucia, ale wziąłem różne rzeczy i zobaczymy, jak to będzie smakowało. Powiem wam, że lody uratowały tą kolację. Jak oceniam Palm Beach jako jedzenie tak na 1,5, to tutaj jest około 0,5 na 10. Jesteśmy tak zmęczeni, że już wariujemy. I wijemy się, klepiemy się na łóżku, jak takie dzieci. Nie. Zobaczcie na to. Nie grzy mnie. Okej, jesteśmy już w hotelu, jest już późno, jutro wyjeżdżamy, dlatego chcemy się wyspać. Więc nie przedłużajmy, tylko po prostu do jutra, okej? Kosper! Gdzie wy ten macie, kurwa, papier? A, Kuba, czekaj. Już ci daję papier, już, czekaj. Ale co ty robisz w moim kiblu? Co ty, stary, masz? Masz. To do zobaczenia. Nie, sorry, siema, cześć. Dobranoc! Dobranoc! Co to się właśnie stanęło się?